Oni nie za mali, żeby tu... Który to jest rok? Która to jest? Czterolatki. Czterolatki. Czterolatki, proszę. O Jacek, Jacek, patrz. Ile mi? Kogo jest więcej? Dziewczynek czy chłopaków? Zielone kałoski, a na każdej świeczka w kloriku z bibule stoi choineczka. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami, wesołą kolędę razem zaśpiewamy. Zapraszamy na naszą tradycyjną Wigilię, na kolędy, a z okazji zbliżających się świąt życzymy Panu Burmistrzowi i wszystkim pracownikom gminy Górczyce, Urzędu Miasta dużo, dużo, przede wszystkim zdrowia. W drugiej kolejności czasu i spokoju dla rodziny, czasu dla przyjaciół, spokoju ducha i samych przyjemności i pięknych chwil na następny rok i na całe życie. A tutaj taki skromny upominek na stół. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Od razu postawię na razie na tym stole, ale potem będzie stał na tym głównym stole. Ja, no cóż, bardzo Wam dziękuję za te piękne życzenia i za tę wspaniałą, to właściwie jest chyba pastorałka bardziej niż kolęda. Taka nieczęsto wykonywana. Tutaj bardzo pięknie to zrobiłyście wszyscy i no cóż, wy zaczęliście tak naprawdę przedszkole numer 3 rozpoczęło ten okres bożonarodzeniowy w naszej gminie. Tutaj dzięki telewizji też te życzenia i ten wasz piękny śpiew zostanie pokazany naszym mieszkańcom, rozpoczniemy ten okres bożonarodzeniowy. Dziękuję za te życzenia od pani dyrektor. Od pań i od was przede wszystkim. I cóż, ja też wam życzę wszystkim tutaj i tym całkiem młodym i tym starszym dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, żebyście też śpiewałyście o choince, żebyście miały w domu piękną choinkę, a pod tą choinką, żeby też się znalazły te prezenty, o których pewnie sobie tam marzycie.
ale najważniejsze, żebyście były zdrowe i szczęśliwe, bo jak wy będziecie zdrowe, dzieci będą zdrowe, to i rodzice będą, i dziadkowie, wszyscy będą szczęśliwi. W nowym roku wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i wszelkich myśli. Dziękujemy. Babcia? Dobrze. Ja mogę robić co najwyżej za dziadkę. Dziadkiem jest. Tutaj do pani dyrektor zostawię. Pani dyrektor weźmie te cukierki. Dziękujemy. I potem rozda wszystkim. Dobrze, to jak my przyjdziemy sobie do przedszkola, się po nas wyjadę, nie? Po nadworze. No chyba, że chcecie zostać i tu jeszcze może chłopcy szczególnie nam z fotela burmistrza skorzystać. Bo były takie przypadki. No, od nas nawet. Tak. Pierwsze co? Kroki tam. Że tam chcieli skorzystać. Może z was tutaj. Chłopcy chcielibyście przyjść tutaj na i nie tylko z chłopców. Może dziewczyny? Bo z dziewczynek też jest, bo nie mówisz. Nie ma problemu. Zobaczcie, jak to jest? Ola, co? Chodźcie, zobaczcie. Tutaj jest najbardziej odważna. O, chyba ta tutaj mam. Tak. Rada, za. Chcesz zobaczyć? Popatrz, to jest biurko pana chłopca. Chłopcy, co? Już tutaj nie boję. Wstydzi się. Jednak się wstydzi. Jak to? Przejdzie pora. Ignaś? Jest, tak. Chodź. No, który góra? Śmiało, śmiało. Chodźcie góra. Usiądźcie sobie na krzesełku. No i jak to tam? O, proszę. Będzie burmistrz jakiś kiedyś? Będzie. Każdy ma szansę być. No. Może jakaś pani burmistrz? Dziewczynki, co? Chcecie zobaczyć? No dziewczyny na razie dystansę, ale... Tylko no jak? Może byście coś podpisały, co jeszcze? Ignaś, jak tam za biurka? Dobrze? Długopis. Chcecie coś podpisać? Jakiś autograf zostawić? Nie, a zobaczcie, pan burmistrz ma takiego samego chyba wnuczka jak wy w waszym wieku. Tak jest. Troszkę młodszy. Młodszy, 3 lata. Mhm. No wy 4 ma trzy. Też 3? Niektóre 3-4. O proszę, tu 4. No. A tu 4, no wy już jesteście starsi, to już widać. O. No, następny chce już. O, proszę bardzo. Karolek? Karol, fajnie? Karol, czy taki wygodny? Niespecjalny. Oj, tato będzie dumny, że ty taki odważny byłeś, wsiadłeś. Karolu. Ma zacięcie. No. To dobrze. No, ktoś jeszcze chce? O, jest wreszcie. Proszę, no pewnie, kobiety też. O. Ninuś pasuje ci. No. Teraz Tomek chce jeszcze Nina. Puścisz Tomka? Tak. O, chłopcy przeważą.